Bardzo ważne jest, żeby rodzice zwracali uwagę na to, jak dziecko oddycha. Współpraca ortodonty z laryngologiem czy z lekarzem pierwszego kontaktu jest bardzo ważna, ponieważ jeśli dziecko ma nawykowe oddychanie buzią, to będą zawsze problemy ze zgryzem. Na pierwszym miejscu stawiamy udrożnienie górnych dróg oddechowych, wymuszenie, nauczenie nawyku oddychania noskiem i trzymanie buzi zamkniętej w spoczynku. Bardzo często logopedzi ćwiczą wymowę dziecka, nie zwracając uwagi na to, jak dziecko udrożnienie górnych dróg oddechowych, wymuszenie, nauczenie nawyku oddychania noskiem i trzymanie buzi zamkniętej w spoczynku. Bardzo często logopedzi ćwiczą wymowę dziecka, nie zwracając uwagi na to, jak dziecko połyka. Współpraca ortodonty i logopedy jest bardzo ważna, ponieważ wspólne ćwiczenia i zwrócenie uwagi na sposób przełykania, zwrócenie uwagi na zamkniętą buzię daje bardzo dobre efekty leczenia. Rodzice powinni zwracać również uwagę na to, czy twarz dziecka jest symetryczna. Czy nie jest tak, że dziecko się układa tylko na jednej stronie, że śpi tylko na jednym boku, czy nie ma, ta symetria twarzy nie ma związku również z asymetrią całego ciała. Tutaj bardzo ważna jest współpraca z rehabilitantem. Często ortodonta jako pierwsza osoba wysyła pacjenta do rehabilitanta, dlatego że napięcie mięśni całego ciała nie jest symetryczne. Jak stwierdzić, że dziecko połyka w sposób prawidłowy? Jeśli dziecko ma buzię zamkniętą i na twarzy nie widać napięcia w trakcie przełykania śliny, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeśli musi wciągnąć wargę pod górne zęby lub bardzo mocno napiąć usta do przełykania, to znaczy, że należałoby się zgłosić do logopedy lub do ortodonty.